Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam pokazać moją ulubioną świątynię dzisiaj, Zhuglangkang Monastery, czyli świątynia Zhuglangkang. Jest to świątynia królewska, znajdują się tutaj bóstwa tantryczne i inne formy buddów, które bardzo rzadko są spotykane w innych miejscach. Jest tu... Ona jest wzniesiona na wzgórzu w Gangtoku, na najwyższym szczycie. Cały Gangtok, stąd widać Himalaje i góry. No pogoda, jak widzicie, jest styczeń 2024 roku, chyba 15. Jest przepiękna pogoda, temperatura 26-27 stopni. No i wejdziemy tam do środka. Tam rzadko można fotografować, ale... Chyba nikogo nie ma, więc może mi się uda pokazać Wam, jak piękne jest wnętrze tej świątyni. I to jest wnętrze świątyni. Tutaj po środku siedzi Padmasambhava. Przepiękna statua. Zaraz Wam pokażę całą świątynię. Jest naprawdę imponująca. Żeby tu wejść, trzeba się naprawdę nawdrapywać. Tutaj przejdziemy do mojego idama na początku. Moim idamem jest forma Buddy Białatara. Jest to przepiękna forma o 7 wszechwidzących oczach. Troje oczu ma na głowie, 2 normalnie osadzone, 1 oko mądrości, tak zwane, na środku czoła. Ma też oczy po jednym na każdej z dłoni i po jednym na każdej ze stóp. Wspaniała forma, cudowna. Jej mantra to Om Tare Tutare Ture Mama Ayur Puniecie na Potinkuru Soha. I tutaj mamy wiele takich posągów przepięknych, nauczycieli, strażników linii. Wszystkie są niesamowicie piękne. Ta świątynia jest naprawdę niezwykła, ponieważ jest bardzo zadbana i bardzo rzadko odwiedzana, ponieważ żeby tu przyjechać, no trzeba spędzić wiele godzin w jeepie, żeby dostać się do Gangtoku. I w zasadzie jedyne osoby, które tu są, to mnisi. I tutaj mamy na przykład przepiękną tankę na ścianie, przedstawiającą właśnie białą tarę. Jest przepiękna. I tutaj po tej stronie znajdują się teksty. Teksty z nauką buddyjską, teksty z modlitwami buddyjskimi. Pełno tu jest przepięknych tanek. I kolory dominujące to żółty i czerwony, oczywiście jak w każdej świątyni. Pięknie jest. I te malowidła ścienne są naprawdę przepiękne. Tutaj nowoczesny akcent, głośnik, ale zobaczcie, jak pięknie to wszystko wygląda. Tu mamy różnych strażników i bardzo stare dekoracje, co mnie niezwykle pociąga, bo ja lubię stare rzeczy. Tutaj mamy przepięknego też strażnika. Ja nie będę wszystkich opisywał, bo to chyba nie ma znaczenia. Zobaczcie, jakie kolorystycznie, jak to wygląda. No i tutaj mamy instrumenty, to jest bęben, który uderza się podczas różnego rodzaju pudżr, czyli takich śpiewanych utworów. No i tu są te instrumenty, instrumenty dęte, przynajmniej część, bo są rozkręcone, to jest jedna część tych instrumentów, a tutaj jest druga część. Jest też oczywiście rytualny dzwonek i dorje. I tutaj z tej strony też dzwonek i dorje oraz przeróżne naczynia służące do
różnego rodzaju rytuałów. Znajdują się tam różnego rodzaju płyny i proszki. Tutaj mamy talerze. Tutaj znowu dobrze i dzwonek oraz takie, nie wiem, rodzaj trąbek. One wydają taki bardzo charakterystyczny dźwięk. No i ołtarz główny już widzieliście. I tu jest mnóstwo też tanek po jednej i po drugiej stronie, haftowanych. Tu są główni nauczyciele linii.